Będzie ten rewolwer. No cóż, trudno. Najwyraźniej go wczoraj gdzieś tutaj wyrzuciłem wcześniej. Chciałem jedynie powiedzieć, że przepraszam, że nie wiem, może się nie stosuję do jakichś porad, jeżeli jakiekolwiek piszecie, ponieważ nagrywam w tym momencie na zapas, ze względu na to, że będę dosyć mocno zarobiony w najbliższe dni. I w dzisiejszym odcinku wydaje mi się, że możemy zrobić jedną ciekawą rzecz, mianowicie pojechać do... czekajcie, przyszedł radio, żeby było mnie słychać. I w końcu przełączę na jakąś dobrą muzykę, no właśnie. Pojedziemy do szkoły walki. Kurczę, niestety bardzo blisko ona jest. Kurczę, chciałbym sobie zrobić taki freeride troszeczkę po mieście z tą muzyką. Bo jest naprawdę dobra niekiedy tutaj w radiach. Okej, okay, siadamy i wchodzimy, oddamy mu te dwie naftowe statuetki, które zebraliśmy, czy tam już trzy nawet. Trzy nawet zebraliśmy, jak się nie mylę. I found one of your statues. Nie. Oh, ale tylko a dog. Pierwszy. Excellent. I must confess, I was surprised to see you back. I had hoped that you might have escaped Hong Kong. Escaped its influences. Its problems. We took them with us when we left. So coming back didn't change much. Are you ready to confront them now? Yes. I think so. What would you like to learn? Okej, okay, czego możemy się nauczyć? Aha, to jest to, co właśnie przeglądałem. To tak, ja chciałem chyba zrobić ten cios tutaj. Tak. Okej, okay, jeszcze mamy trzy statuetki do zwrotu. Okej, okay, czyli teraz będziemy mieli taki drobny tutorial, jak tego używać. Okej. Okay. Musimy niestety tutaj trochę... Ej, tak? Ja muszę go ich pokonać tych wszystkich. Niestety to będzie dosyć nudne w tym momencie, no ale trzeba się tego nauczyć, jak chcemy zrobić tutaj misję dla szkoły walki, powiedzmy. Okej, okay, ostatni zostawić z uczniów, już. No, a co jest? Czemu ja nie mogę go uderzyć? Halo? Nie mogę go uderzyć z jakiegoś powodu. Au. Jedna noga. Okej, okay, mam do niego wpaść znowu, gdy znajdę jakąś statuetkę. W ogóle widzicie tej, nasz, jak on się nazywa? Wei. Wei Shen. Jest ubrany w taki strój właśnie sportowy, treningowy, to jest to, co nam zostało dodane do szafy, że tak powiem, czyli w sumie nic, co by się zmieniało. Aha, the dragon. Wonderful. I promised myself I wouldn't train members of the triads anymore. Not good for one's karma. What makes you think I'm in the triads? Don't lie to me. If there are things you can't reveal, don't. But never lie. How do we talk about the things I can't reveal? We don't need to. I knew you well once. I don't believe people change that much. Right. Appreciate your faith. W sumie ma rację ten mistrz nasz, bo my działamy pod przykrywką tak naprawdę. Okej, okay. Możemy w sumie jeszcze dwie statuetki do zwrotu, to będzie pierwsza z nich. Znaczy mieliśmy trzy statuetki, teraz jedną oddaliśmy, to jest druga z nich. Okej, okay, może być. Chętnie to wezmę. Na razie tej drugiej się nie, z tą drugą się nie bawię, bo mi się nie chce tam tego combo uczyć po prostu. Okej, okay, jeszcze raz, powiem to samo. Dokładnie i teraz trzeba pobić uczniów, prawda? No, tak myślałem. Okej, okay, mam nadzieję, że zrobię to szybko i jeszcze nauczę się tego ostatniego ciosu. Okej, okay, jeszcze dwóch zdziwiłem przy okazji tym ciosem. O, teraz bardzo ładnie chodziło combo weszło, nasza kontra weszła. A, okej, okay, zjeżdż do mnie znowu, kiedy znajdziesz statuetkę. Jak widzicie, już mamy trzy zebrane, ponieważ jedna znajdowała się w sali na samym początku. Okej, okay, oczywiście wchodzimy znowu do sali. Co jest, czemu nie mogę? Bo nie mam moc oddać jeszcze jedną statuetkę. Dokładnie. A snake. I am grateful. I understand your sister passed. She was an addict. She couldn't kick it. It's not a very interesting story. I suppose. Though in light of that, your chosen career is rather interesting.
to me anyway, knowing who you are. You asked me once not to lie to you. And I think in return, you shouldn't ask me about my career. Fair enough. Okej. Zobaczmy, co to jest do tego. Obrotowy cios piętą. Obawa twych ścinków. Ciekawe. Chętnie to wezmę. No ciekawe, a czym się on różni od tamtego poprzedniego? Nie wiem, za bardzo. Okej. A, okej. Chyba troszeczkę jesteś spieprzony na tamtym ekranie, jak widzieliście, nie? Okej. Poczekaj, może on stanie. Albo mi się wydawało, bo tam jest inaczej liczę zaznaczone to combo, tak samo jak zamiast Raymond jest Raymonda. Dzwoni Raymonda. Bardzo ładnie, okej. Okay. Oj, pięknie, teraz dwóch poszło. Dobra, nie wiem za bardzo, co on tutaj robi ciekawszego na razie. Chyba będzie mi tylko na razie zadanie odpalić z tego, co mi się wydaje, nie? Oprócz tego zadania, które mamy teraz, czyli dokładnie oddawanie statuetek. Chciałem to zrobić po prostu, żeby już nie przyciągać teraz odcinka. Okej, nauczyliśmy się czegoś fajnego w końcu, obrotowić się z piętą, super. Okej, wsiadamy na motocykl. Jakaś dobra muzyka, oczywiście. Okej, 500 metrów. Całkiem daleko, więc może chociaż trochę posłuchamy. Wow! Patrz, jakieś przypieprzone po policję. Kappa. O, pięknie wymierzone, ale teraz się trochę zakręciłem. Właśnie mało nie wpadłem. Dobra. Ja powinienem móc wjechać chyba. Nie, okej. Okay. To jest tutaj nakrywka policji, ale nie mogę do niej niestety wjechać, jak jestem poza misją tamtą. Kurczę, dobra muzyka leci. W ogóle zauważyłem, że w Assassinie pierwszym mi coś tam, jakieś prawa autorskie, ale to mnie nie obchodzi jakoś specjalnie. Inspector, away! I'm glad you're here. What do you know about the underground racing circuit? Well, they drive fast, occasionally they crash into something. Yeah, and occasionally they end up killing each other. Well, that's manslaughter at best. But these last couple of files don't feel like manslaughter to me. It's got more of a deliberate feel to it. You want me to check it out? Yeah. Get into the circuit and see what you can find out. All right. See you. Okay, czyli w sumie dostajemy bardzo łatwą misję, czyli dokładnie wejście w wyścigi. Tylko uderzyć w sprawie wyścigów, enter, wysyłamy. I zaraz dostaniemy od razu wiadomość. To takie piękne czasy, gdzie ludzie od razu odpisują. Do ziomka. Wyścig, daj mu znać. Okej. Mam do niego teraz zadzwonić. Kurczę, nie wiem, czy tutaj były wyścigi motocyklu, motocykli, przepraszam. Motocyklowe. Nieważne, zadzwonimy do niego po prostu. Yeah. I'm Wei. Wei Shen. You up for a race? Yeah, sure. Long as you don't mind losing. Okej, bierzemy ten właśnie odholowany samochód. Zauważyłem go, już wiedziałem, że to będzie ten, do którego mam wsiąść. To jest chyba Banshee. Znaczy, tak wyglądał... nie, da. Pomyliłem się. Banshee bardzo podobnie wyglądał w GTA San Andreas. Okej, mam jechać tędy. Zmienimy stację radiową tylko. Discover a world of you. Gdzie jest to moje ulubione radio? Jest. To jest chyba as, z tego co mi się wydaje. Patrzyłem na naklejkę w sumie na aucie, jedynie. Okej. Okay. Teraz zaczyna się. Chyba oczywiście, żeby wniknąć gdziekolwiek, trzeba wygrać wyścig. A, okej. Okay. A nie, mogę zmienić radio. O, jest moje radio ukochane. Spróbujmy po prostu staronować. Zawsze to robię w wyścigach. Dlatego nigdy nie lubiłem Forzy, bo w niej się dostawało tam dodatkowe chyba sekundy za trenowanie. Przepraszam, jeśli się mylę, ale tak po prostu mi się skojarzyło, bo ostatnio grałem właśnie na Xboxie. Oczywiście 360. No, trochę mi nie idzie, powiem szczerze.
sprawie właśnie przebiję sobie auto przez tą głupotę, którą zrobiłem. W sensie obić tego gościa, który jest teraz trzeci. Czwarty, przepraszam, wtedy był trzeci. To już nie myślę. O cholera, statut materialny tam walić, szczerze mówiąc. Uważam, że wyszliśmy w tym momencie na prowadzenie dzięki temu, co zrobiliśmy. No w ogóle bardzo mi się kojarzy właśnie ten taki zjazd, jak tutaj mamy po prawej w tym momencie, z Flatouta drugiego. Kojarzy jedną mapę, na właśnie jednej mapie był identyczny. Tylko, że tam była jeszcze hopka na końcu, żeby sobie podbudować trochę nitro. I pamiętam, że to było zaraz przed metą, więc można było tam parę fajnych cracks zrobić. W ogóle chyba sobie nagram Flatouta dwójkę, czemu nie. Tylko, że nie będę miał za bardzo czego tam komentować, bo po prostu to jest seria, w której się po prostu rozpieprza auta, a nie komentuje, tak? Więc nie wiem, jeszcze zobaczcie, jak to będzie. Kurczę, oczywiście ze stratem materialnym musiałem dostać. Minus, ale widzę, że dopiero 12 minut mamy nagranego, tak więc jeszcze mamy trochę czasu. Okej, została już tylko jedna piąta wyścigu. Bardzo ciasna uliczka, byłoby to niedobrze, gdybyśmy byli drudzy albo dalej. Ponieważ byłoby ciężko kogoś przejść bez zatrzymania wszystkich innych ludzi. Okej, ale jest i meta. Ukończyliśmy pierwsi. Myślałem, że będzie gorzej, że nie damy rady tego wygrać, jakby to się udało. Lucky for you, those Amars kept getting in the way. One in a million shot. You want a rematch? Yeah, sure. I'll take you. When you're ready for the big time, let me know. Everybody knows I'm the best driver in the city. Everyone. Oh yeah? I'll take you down too, hotshot. Just as soon as my car is fixed. Okay. Policja oczywiście coś, a akcja. Znaczy aktualizacja, akt, ok, plus level oczywiście, czyli talent do rozdania. Tab, a, i co my tu mamy? A, możemy albo to, albo to. Zobaczmy dalej, co będzie. Myślę, że będziemy rozwijać tą dolną część drzewka, ze względu na to, że po prostu bardziej mnie interesuje, bo raczej strzelać na razie nie mam zamiaru. Przynajmniej póki co Adam cyklikacji była fajnie. Tutaj potrzebuję tutaj pomoc Tiffany, to jest właśnie ta laska. Okej, okay, jedziemy w takim razie do niej. Chyba do niej, mam nadzieję. Ach, cholera, zajechało mi auto. Znaczy to śnieżarówka. Drogę. Kurde. Przyzwyczajenie, że siedzi po prawej stronie ulicy. Przepraszam, naprawdę. Znaczy po lewej. Tak, dobrze, nawet po prawej. Tutaj się jeździ po prostu po lewej. Ja już tak niestety mam, że jak jestem przyzwyczajony do jakiegoś trybu jazdy, to po prostu tak jeżdżę. Żółte pasy na pewno jesteśmy w Kanadzie, aż tak kolega Ignacy. Że chcę, żartuję, stary, już nieśmieszny i martwy mem, ale czemu by go nie odświeżyć? Nie, to Mandzio był. Mandzio zawsze mówił, że o, żółte pasy jesteśmy w Kanadzie chyba. Geogesser. Wydaje się, że to była seria prowadzona zarówno u Gimpera, jak i u Mandzie i kolegi Ignacego, chyba Aliana, nie jestem pewien. Ta mniejsza o to. Okay? A to jest Tiffany. Dobra. What's wrong? It's this a gun. Yes. Charlie made me carry it in my purse for him. He didn't want the cops to find it, so he made me take it. And now he's gone and I don't know what to do with it. Charlie, he's one of Dog Eyes people, right? Yes, and you took over, right? So in a way the gun is yours too. You'll take it, won't you? Sure, I'll take it. That's it? That's your big problem. Yes. Thank you so much, Wei. I knew I was right to trust you.
Don't worry, Tiffany. I'll take care of it. Thanks, Wei. You're the greatest. Czemu wziąłbym tą drugą, jeśli miałbym wybierać pomiędzy tą, a pomiędzy tą Tiffany, a tamtą drugą? Jeśli chodzi o randki i tak dalej. Okej, zadzwoń do Raymonda. Kontakt. Raymonda, widzicie? To jest takie śmieszne i to jest ten błąd. Ja się tak zastanawiam, kim jest Raymonda? Hello? Raymond, I got something. What is it? Something for ballistics. A weapon belonging to one of Dog Eye's men. Do you know Charlie you Peng? Know Wait, how did you get Charlie Peng's gun? Never mind. Can you use it? Alright, meet me. Co tam stało? Kogoś się dostał z liścia. Albo się mylę. Okej, okay. O, mam ten mój samochód oczywiście. Więc wbijamy do niego i jedziemy. Okej, okay, zapomniałem wcześniej zmienić stacji radiowej, dlatego teraz już to robię. Jest. Naprawdę nie wiem co mówić, po prostu chciałbym nam jakieś zajęć te pościgi, czy pościgi, te nudne jazdy po prostu z miejsca na miejsce, kiedy nie mamy za bardzo naprawdę co mówić. A w ogóle wydaje mi się, że to jest chyba możliwość flirtowania albo z jedną, albo z drugą laską. Cholera, źle pojechałem, miałem się już wrócić przed sekundą, ale stwierdziłem, że pojadę górą, tak, jestem bardzo inteligentny, wjadę sobie na autostradę, na pewno tam coś znajdę. Że nawet mam znacznik, że to jest na dole pode mną. Jestem głupi jak... nie wiem co. Okej. Okay. Wjeżdżam i zobaczmy co tutaj znajdę. Tutaj chyba będą potem przeciwnicy. Aha. Przyjrzę się. What are you doing here? Where's Raymond? This is something I wanted to handle personally, Wei. Do you have Charlie Pang's gun? Yeah. I'm sure you've noticed that guns are something of a rarity in Hong Kong. Not like in the States. This particular gun is quite important. So who's the dead guy? I was hoping you'd help me with that, actually. Officer Shen, take up a firing position. Okay, okay. You ready? Ah, czyli lewym shiftem się celuje. Dobrze wiedzieć. Nie wiedziałem o tym. All right, listen. It's simple. We'll have to recreate the fight. You think you can rip me off? Whoa, hang on. Let's just talk about this. Fuck you. Let's go. Damn it. A, twórzmy strzelinę, tak? Pozabijają się wszyscy nawzajem. First he was in cover behind the barricade. Get down behind that barrier. Good. I want you to put some bullets in a few things. Okay. Tutaj rozkazuje, gdzie mam strzelać, bez sensu. Totalny jak dla mnie. Nie rozumiem w ogóle. Aha, okej, okay, chodzi o to. Chciałem na ślepo dosłownie. Wystrzelić. Okay. Ja naprawdę nie rozumiem. Znaczy wiem, że to jest taki alatoria, ale tak trochę bez sensu jest wprowadzony, szczerze mówiąc. Trochę bardzo przypomina mi ten z GTA, gdzie był rozwal butelki, czy coś. Okej. Okay. Dużo na... A nie, dobra. Myślałem, że mi dużo naboi nie zostało, ale jest chyba ich wystarczające jednak. Firing shots from the passenger window. But he couldn't get a clean shot, so he pushed forward. Tak, to... Okej. Okay. Jasne. Keep going. Come on. Aha, okej, okay. Chodziło o to. Że on to zrobisz, super. Że się bawię w Max Payne'a jeszcze dodatkowo. Dobra, jeszcze coś, czy już wszystko? Cześć, się opony, bla bla. Co jest? Halo. Czemu ten trzeba podchodzić do tego gościa? Dobra, nie wiem, nie wiem, co się za bardzo dzieje. To your jest... weapon, officer. Dziwne już. Good firing, Wei. Nie zastrzeżam, tak, obstrzałem wszystko po kolei. What are you doing? I told you he wasn't important. Now he is. He's going to help us nail Charlie Pang. It's for the greater good, Wei. You understand? I don't think I do, sir. Wei, I know who you are. You're just like me. You do what must be done. Local PD is on their way. You should go. Nie podoba mi się ten gościu. Ten policjant, ten nasz przełożony.
Tyle, ile to dbanie o psychikę Wei'a było jeszcze w miarę okej, okay, tak, to już zaczęło być dziwne. Przedność kandydata Wei Shen. Okej. Okay. Co mamy zrobić teraz? Aha, ucieknie gliniarzom. Okej, okay, spoko. Dostaliśmy motocykl, więc jak najbardziej jestem za. Ucieczko. Cholera. Myślę, że się pieprzę po prostu w mur. Niestety nic ciekawego się oczywiście nie dzieje, bo standardowo musieliśmy dostać jakąś beznadziejną misję tutorialową jeszcze dodatkowo to nastrzenie, chociaż dobrze się w końcu dowiedzieć, jak się celuje. Mieliśmy się zrobić pewien czu. Tutaj trzeba tam jechać bezwłocznie. Zemsta 900 metrów, dobra. Akurat jeszcze sobie posłuchamy, wiemy gdzie jest kodem, ale pobliżowana podróż. Zacznij go śledzić. Na razie zrobię jednak tą misję dla triady, czyli właśnie obronę tej restauracji Pani Chu. O, da się tutaj robić Willy. W sensie nie Willy, boże, jak się nazywało? Nie, może Willy? Jejku, wybaczcie, nie pamiętam takich rzeczy. To był jakiś Sui Shan. Powiemy może ich przy okazji, jak już mamy chwilę. Cholera, nie udało mi się go skontrować. Okej, nie można gościa z nożem. Oj, niedobrze. Znowu się rzuciłem przez szalonego gościa z nożem. Dobra, rzućmy tego gościa do kosza. Zobaczmy, czy są jeszcze jakieś inne punkty, gdzie można... Cholera, nie bij tego gościa z nożem. Znaczy się, nie próbuj go chwytać, Wei. Okej, szybko podnieśmy nóż. Cholera. Dobra, ale nożem pójdzie szybko. Nóż to jest po prostu rach, ciach i po wszystkim. O nie, dobrze, złamał się nóż. Wiadomo, chińszczyzna to. Że przynajmniej wygląda, jakby się złamał. Nie, czy się dosłownie złamał, czy po prostu padł pod tekstury. Okej. Okay. Myk. I próbuje się wyrwać. Okej. Okay. Okej, okay, jeszcze ostatni. Nie, jeszcze jeden tam gdzie biegnie. A nie, trzech jest i zostało jakimś cudem. Nie wiem, jakim cudem, ale... No cóż. Okej, okay, ja widzę, gdzie go mogę wrzucić. No i to jest śmierć na miejscu po prostu, 230. Znaczy nie, chociaż przez tak krótki okres czasu to chyba jeszcze nie jest śmierć, ale... może naprawdę dojść do jakiejś takiej nieprzyjemności. Okej, okay, spróbujmy ich skopać, póki leżą. Dobra, udało się, zyskaliśmy reputację troszeczkę. Okej, okay, i zhakujmy. Gdzie jest tylko centrala? To jest centrala. Okej. Okay. Przy okazji będziemy mieli rzecz, żeby przeskrzynić tego gościa już potem kolejnego. Prawda taka mini gierka, ale może być. Okej, okay, 0, 1, 2, 3. Enter, okej. Okay. Dwójka nie na tym miejscu, no to powiedzmy, że tutaj dwójka. Czwórka, piątka, szóstka. Okej. Okay. Siódemka, ósemka. Jest, pięknie, proszę bardzo, gotowe. Okej, okay, będzie trzeba potem już tylko jechać do domu po monitoring. Znaczy obejrzeć monitoring, ale to może jak będziemy się już zapisywać, czy będziemy mieli chwilę. Natomiast teraz jedźmy właśnie po misję pod tytułem Zemsta, czyli właśnie to co chciałem zrobić już od dłuższego czasu. Okej. Okay. Czy przyłączamy się na coś dobrego? Znaczy wybaczcie, jeżeli by nie lubić takiej muzyki, ja niestety takiej słucham, więc... Będziecie musieli się przyzwyczaić do tego, że będę zazwyczaj tą stację radiową tutaj puszczał, skoro już się nauczyłem ją zmieniać w końcu. Właśnie zjebałem. Jeszcze nie przejechał gościu. Szczerze mówiąc, to bym go pobił, ale sobie daruję. Chcę jak najszybciej tej misji głupiej dojechać. My chyba tutaj jechaliśmy w ogóle podczas wyścigu, jak mi się wydaje dobrze. Nie jestem pewien. Aha, dobra, to jest dość ciekawy obszar. Tego bym stąd wyjechał. Chętnie. Okej, nie wiem za bardzo gdzie mam pojechać, więc troszkę pogubiłem po prostu trasę. Chyba nie powinienem jeździć tymi... Ups. Bezdrożami. Tylko się skupić na oficjalnych drogach, trasach, autostradach.
jakkolwiek by tego nie nazwać. Ale dobrze, że dodali taką stację, bardzo fajnie, podoba mi się to. Bo zwykle nie ma właśnie takich stacji z cięższą muzyką niestety. A przynajmniej nie zauważam w grach przede wszystkim, jeśli już jest dostępne jakieś radio. Okay. Szybki zakręt i wbijamy tu. A czemu podjechaliśmy pod tylko bam bam? Nie wiem tego do końca. W ogóle jeszcze nie przesadzam już zagraniem. Dog Eyes shut up Winston's mother's restaurant tonight. Pamela, do you say who they are? Winston, I just heard. Your mother? She's fine. But two of our people were killed, and a couple customers were wounded. The police are there now. Wait, he went after your family? Dalo, everyone's outside. Waitress, you always should fight. Listen up! We're hitting a sweatshop on the waterfront. All his trucks moved to that place. It's how he makes his money. I want it burned to the ground. Siwa runs the operation. Put that hung guitar in a shadow grave. It don't turn me, yeah. It's over. Winston, are you sure about this? Of course I'm fucking sure. Look, what's the chairman gonna say when he finds his warehouse floating in the ocean? He's not gonna like it. But there's no way Dog Eyes walks away from this. So burn the warehouse, but take Suha alive. Put him to work for you, and give the chairman a bigger cut than he was getting from Dog Eyes. Okay, do it. Bring him alive. Right, boss. Oczywiście Wei znowu stara się zapobiegnąć rozdrobowi krwi, przynajmniej większemu. Okej, no, wbijamy. Dobra. A dobra, zapomniałem, ja już miałem pytać, czy ktoś inny prowadzi, ale zapomniałem sobie, że... Yeah, no kidding. Że to jest w naszej kierownicy, nie jest po lewej, prawej stronie. You're good with your hand, Shen. Let's see what you can do without iron. Look, hold on. We shouldn't go in shooting anyway. There'll be workers in here. And we need Su while alive. He's worth a fortune. Oh, we're going in shooting. This is Dog Eye's biggest money. They're not gonna give it up without a fight. But you want me unarmed. You're the new guy. Once you're inside, find your own gun. And use it. Believe me, you better have some bodies on you before the night is over. Szczerze. I want to see proof that you're not a cop. As far as I'm concerned, one test on that. What are you trying to do? Kurna, znowu musiałem się pieprzyć w jakąś głupią osobę, która jechała. W ogóle znowu nie zmieniłem stacji, to przez to, bo są po prostu dialogi i nie chcę, żeby przeszkadzało za bardzo to wszystko, ale widzę, że... Że bardzo odważnie było i tej bez broni, oczywiście stara się zapobiegnąć rozlewowi krwi, bo stara się tego gościa uratować i... Że uratować, no w cudzysłowie, tak i tak tamten trafce kratki, albo go zabiją w końcu. To jest na logikę, choćby się tak nawet nie stało w grze, to po prostu... Tak by się stało przy tym policjancie, który aktualnie tutaj robi wszystko. Znaczy robi, jest tutaj przełożony, prawda? Jest komendantem chyba nawet. Ten w każdym razie, który nas uratował, prawda? I z którym przed chwilą gadaliśmy. W sensie uratował nas z więzienia. Okej, bierz go. No, czemu bym nie chciał złapać? Hello, way? Okej, jest jakieś miejsce? O, jest. No, nie spodziewałem się tego. Okej. No oczywiście znowu pobiłem wszystkich jak najbardziej. Tak najszybciej, ale ci o dziwo nie mają w ogóle broni. Nie ma to jak dobry skład bez broni. Cały nieuzbrojony. Okej, okay. Podnosimy kratę. Okej, okay. Mamy właśnie tutaj poradę, aby do tych grubych przeciwników, czy umięśnionych, co pośrednicy to raczej poczynią ciężko, tak? Ciężko ich zdefiniować, są rzeczywiście umięśnieni. Poznam osoby, które wyglądają grubo, a są umięśnione naprawdę, po prostu. Tak, ale dopiero teraz jest ta parada dotycząca ich. I stylu walki z nimi, prawda? Okej, okay, również podziwiony. Zajrzę się po wytwórni, już widzę tutaj kolejną grupę do pobicia. Mam nadzieję, że będzie można ich do pieca wrzucić. Powiedziałbym, że... Nie, dobra, daruję sobie raczej to takie żarty, bo nie chcę mieć zbanowanego
film, o Jezus. O Jezu, co za zło. Co za zło. Przecież my tak będziemy jednego po drugim rzucać. Bo się trochę przyciągnę ten film, ale trudno. Sleeping Dogsów nigdy za wiele, prawda? No, ale złap go. Halo, wait, okej. Okay. Trzeci. Czwarty. Przecież ich wszystkich spalę po kolei. A, on ma nóż, to dlatego on się tak rzuca. Ten nie ma noża, to. Okej, złap go. Oczywiście do pieca z nim. Jezu, to brzmi w ogóle, do pieca z nim. Okej, ja mam nóż przynajmniej. Dzięki temu. Nie chcę się tutaj już dalej ściągać i przystać do pieca. Okej, pięknie. Szybkie rozbrojanko. Dobra, musiałem strzelić, wybaczcie. Ej, kurde, aż 45 naboi przy sobie miał? Nieźle. To jest ciekawe. Nie spodziewałem się, że ten ma przy sobie zwykły ochroniarz. Okej, zaraz ich rozstrzelamy oczywiście. Mech. Cholera, jest z mojej... Okej, rozbrojmy gościa jeszcze przy okazji. Wow, to było dość interesujące. Fajnie to wyglądało w ogóle. Okej, okay, jeszcze jeden. Cholera, jeszcze za mną jest jakiś. Cholera, przede mną. Niedobrze, właśnie padłem. Jasny gwint, źle zrobiłem. Nie rozejrzałem się, a chciałem to już widowiskowo zrobić. Ale fajnie to wyglądało, jak on wskoczył, przeskoczył i... I tamtego gościa walnął. I go rozbroił, jeszcze zrobił ten przewrót i... I złapał tą broń. To było naprawdę dość widowiskowe. Ciekawie by to wyglądało w jakimś filmie, wydaje mi się. Okej. Okay. Myk, da, pokonani wszyscy. Spoko, ja bym sobie zebrał tylko jakieś ammo może tutaj z nich. Cholera. Parasol? Co? Naprawdę coś takiego było? Wow. Okej, okay, nie zauważyłem beczek. Ty też były, widzę. Czy głupi jestem trochę? Okej, okay, zbierzmy może trochę amunicji, może się przy... A nie, okej. Okay. No i za niezdarność jeszcze minus. Okej, okay. Mogłem go ominąć, żeby się nie podpalić. Nie chciałbym się podpalić przypadkiem. 109 mm to chyba ten, co mamy właśnie w tym momencie. Kurde, więcej strzelaniny. Ja nie mogę, ja chciałem już skończyć grę. No nie. A gdzie ja mam się schować? Halo? O, dobra, dziękuję. Tutaj mi wykryło osłonę dopiero. Tutaj wolę nie skakać. O, ale widzę. Właśnie, widziałem, zauważyłem beczkę. Znaczy beczkę, to była akurat jakaś butla z gazem prawdopodobnie. A nie, jest tutaj kolejna. O, pięknie. Okej, okay, szybko poszło w sumie. Nie! Właśnie, tego się bałem. Tego nie chciałem używać spacji, żeby nie skoczyć tak głupio. Że się pistolet zapadł pod podłogę troszkę. W sensie tam na tą skrzynkę Kurde, cały czas mam w głowie angielskie słówko catwalk na tamto, a nie wiem jak to się po polsku nazywa. Okej, okay, poszło ładnie. Teraz Dragon HP przez chwilę. Siłacha teraz muszę znaleźć. Okej, okay, on jest pewnie tutaj właśnie, chowa się. Fuck! Siła, you're coming with me! Fuck you! You're not taking me alive! Stop! Muszę go złapać, nie mogę go przecież zastrzelić. O cholera, niedobrze. Cholera, już się palę. Nie wiem, czy wyrzucaj tę broń, a może ją tylko schowam po prostu. O, w ten sposób właśnie do kabury. Dobra, chuj, nic z tym lepszego nie mogę chyba zrobić. Przynajmniej nie mam pomysłu, co mogę z tym zrobić. Okej, okay, biegnę za nim. Staram się jakoś go dogonić, mam nadzieję szybko. Bo już widzę, że naprawdę dosyć ostro prze... A chwyt, nie kopaj, nie kop go, tylko... F, puść go! Cholera jasna. Cholera, nie, tak. Co się stało? Czemu ja go... Ach, cholera. Przyciągnąłem już dobre 5 minut, a... Okej, okay, znowu zaczynam tutaj. Dobra. Ciul, nic z tym nie zrobię, naprawdę muszę go gonić po prostu. A jak się wypuszczało takiego gościa, jak się już go złapało? Będę musiał coś sprawdzić, bo zapomniałem jeszcze moment. W sensie,
No, nigdy nie miałem potrzeby, żeby wypuścić gościa, którego złapałem, prawda? Przecież musiałem wpiec w płomienie. To jest ten nasz gościu. Okej. Okay. Wyciągnij siłacha z wytwórni. Okej. Okay. Chwyt, no. A, okej, okay. Mogę z nim iść tak. Wszystko jasne. Tak, bo ja wtedy miałem schowaną broń, prawda? Jeszcze jeden. Już nie chciał kojarzyć, czy ten był. On mnie chyba zabił nawet. Wtedy. Okej, biegniemy dalej. Szybko. Mam nadzieję, że wyjdziemy stąd jak najszybciej. Kurde, naprawdę chcę już skończyć ten odcinek, bo mam jeszcze w cholerę nagrania. Co to jest z niewłaściwymi ludźmi, cholera? Tak, ze ścianą zadarłem. Wow. Jasny gwint. Nieźle się porobiło. Okej, będę musiał gonić i uciekać przed policją jednocześnie, jak dobrze pamiętam. Cholera jest to... Aha, on też pewnie ukradł motocykl, czyż nie? Tak. Cholera. Kamera. Nie. Jasny gwint. To jest teraz cel z oczu. Chciałem tylko zobaczyć ten... Ciśniku. A, to jest porwanie samochodu. A, to o to chodziło z tym porwaniem samochodu, które sprawdzałem w opcjach. Wszystko jasne. A nie mogę zmienić teraz w ogóle stacji radiowej, na nieszczęście. A, czyli jednak porwało radiowóz, a nie... Nie... Cholera, niedobrze. Ciężko tutaj nie zrobić strat materialnych, naprawdę. Naprawdę jest ciężko. Kurde. Łap ten głupi glinowóz i spieprzamy stąd way. Jeszcze raz pod górę musieli podjechać. Cholera, ja tam mam z tyłu podjechać do niego. Dobra, nie z boku. Super, naoglądaję się filmu w akcji i teraz postaram się każde auto z boku, super. Okej, okay, jest tutaj właśnie. Okej. Are you fucking done? Okej, okej, I'm done. Okej. W końcu. Możemy wracać. Shut up. You know what you just did? You're dead! You're dead! Look, I'm not afraid of dog eyes. Dog eyes? Motherfucker, I get paid by dog eyes, but all my product goes to Big Smile Lee. You wanna fuck with him? I just did. You dumb bastards got any idea how badly this is going to fuck things? Hey, hey, ask me if I care. My product is what makes the whole triad work. I don't give a shit about your product, and you keep talking about it, I'm liable to forget I promised to bring you in alive. Cholera, jest straciłem punktów za te straty materialne. Okej, okay. I w tym momencie skończymy odcinek. Siwa! Nice to motherfucking meet you. From tonight on, your partnership with Dog Eyes is done. Take a bite. We can talk about the terms of your new partnership. You did good. Here, a little token of my respect. Keep this up and there's a lot more. I get the feeling things are looking up for the Water Street boys. Thanks, boss. Hey, man. Look, I don't do this often. But, I'm sorry, I was wrong about you. You show your true colors tonight, brother. Okej, okay, tak kończy się właśnie ta misja z zemstą, względem Psiokiego. Przejęcie handlu oczywiście. Okej, okay, triada znaczy się. Mamy do niej ulepszenie, więc szybko zrobimy. Tak podnosząc się, skoncentrując się na cel przyjść. A co jest dalej? Na broń białą. To jest mega fajne. Pamiętam, że tego używałem. Więc pójdźmy w to dolne drzewko mimo wszystko. Dobra. I cóż, ja już przyciągnąłem wystarczająco długo. Mam nadzieję, że wam się podobało. I że obejrzycie kolejne odcinki ze Sleeping Dogs. Do zobaczenia i na razie.